Dzień dobry. Pozdrawiam Was serdecznie z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołajkach na Mazurach. Mamy dzisiaj niedzielę, 19 dzień kwietnia. Fragmenty Bożego Słowa przeznaczone na dzisiejszy dzień czytam w piątej Księdze Mojżeszowej i w Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 12. Strzegł swój lud jak źrenicy oka. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo, mówi Jezus. Tak często towarzyszy mi strach, jednak wiem, że jestem strzeżony, strzeżona, że nie jestem sam, sama, bez względu na okoliczności. Kiedy słyszę słowo trzutka, przypomina mi się obraz stada owiec strzeżonego przez dobrego pasterza, który chroni je przed atakami dzikich zwierząt. Z pewnością znamy dobrze ten jeden z najpiękniejszych biblijnych obrazów przedstawiający miłość Boga do ludzi. Wyznaczone na dziś Boże Słowo, a konkretnie werset z Ewangelii według świętego Łukasza, ma swoje szczególne znaczenie tu, na Mazurach. Odnosimy go nieraz do naszego kościoła, do naszej luterańskiej społeczności. Kiedyś żyło tu bardzo wielu ewangelików, nawet więcej niż na Śląsku, ale ogromna większość opuściła z różnych powodów swoją ojczyznę. Pozostała garstka. Z ludzkiego punktu widzenia właściwie kościoła ewangelickiego nie powinno już tu być. Powinien dawno odejść do lamusa. A jednak ciągle istnieje. Daje świadectwa wiary i przywiązania do Boga. Pamięta o swojej przeszłości, ale żyje teraźniejszością i ma plany na przyszłość. Czy to nie jest dowód na to, że Pan Bóg opiekuje się swoją maleńką trzutką? Dla nas jest i tego się trzymamy. Jednak oczywiście słowa Pana Jezusa mają charakter uniwersalny i nie można ich ograniczać tylko do jednej grupy ludzi. Każdy chrześcijanin może odnieść je do siebie, a konkretnie do swojej społeczności, grupy czy kościoła, niezależnie od miejsca, w jakim się znajduje. Kiedy popatrzymy jednak na ogół chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie, możemy mieć wrażenie, że w rzeczywistości, niezależnie od tego, jak wspaniałą historię miałby on, jakim dysponowałby majątkiem, jak cennymi zabytkami zawiadywał, to jednak w świecie, wśród ludzi, współcześnie, chrześcijanie nie są już większością, ale stają się w różnych miejscach coraz bardziej niewielką grupą, trzutką, jak to określa Ewangelia. Doświadczyłem tego, kiedy wiosną zeszłego roku razem z grupą młodzieży przemierzaliśmy wschodnie Niemcy śladami Marcina Lutra. Zatrzymaliśmy się wówczas w Lipsku, w parafii świętego Tomasza, w której kantorem był kiedyś sam Jan Sebastian Bach. Pani pastor powiedziała nam, że w tym pięknym mieście, pełnym zabytkowych kościołów, tylko 20% mieszkańców uważa się jeszcze za chrześcijan. Słowo trzutka może się więc kojarzyć ze słabością, ale nie sądzę, żebyśmy je powinni byli tak rozumieć w kontekście dzisiejszego Bożego Słowa. Sami jesteśmy co prawda słabi, ale nasza siła jest w Bogu. On strzegł, strzeże i ufam, że będzie strzegł swego ludu jak źrenicy oka, jak czytamy o tym w piątej Księdze Mojżeszowej.
Co może maleńka trzutka w świecie? Wiele, jeśli jest świadoma swego powołania, może być jego solą i światłością. Może dawać dobre świadectwo, bo przecież po to właśnie istnieje. Amen. Pomodlimy się. Wszechmogący, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Panem i Bogiem. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas strzeżesz i prowadzisz. Dziękujemy Ci za to, że chociaż jesteśmy niewielką trzutką w tym świecie, to jednak Ty dodajesz nam siły, abyśmy mogli być dobrym świadectwem Twojej miłości, dobroci pośród ludzi, wśród których żyjemy. Łaskawy Boże, pobłogosław ten świąteczny dzień i dodaj nam siły do naszych zmagań z rzeczywistością, w której żyjemy. Przez Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego. Amen. Pragnę Wam wszystkim życzyć dobrego, pełnego Bożego błogosławieństwa dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.